Moniki dzisiaj ze mną nie ma, a szkoda. Obiecuję, że jeszcze będzie, a szkoda, że nie ma, bo ciekawy jestem, co ona by sądziła o tym liście młodych socjalistów, bo młodzi socjaliści, cała trójka, napisali list otwarty do byłego prezydenta pana Kwaśniewskiego, w którym besztają go, besztu, za to, że bierze pensję od bogatego milionera krwiopijcy pana Kulczyka w wysokości 50 000 miesięcznie za doradzanie mu tam w różnych sprawach. No ja wiem, krawat, wino, kawior. To pan wraz z Leszkiem Millerem prowadził zakulisowe negocjacje z Janem Kulczykiem na temat spółek Skarbu Państwa, uprzywilejowując tego przedsiębiorcę i przyznając mu niczym nieuzasadniony wpływ na działania PKN Orlen. Być może gdyby nie te negocjacje, teraz nie otrzymywałby pan wielu tysięcy złotych za doradzanie Janowi Kulczykowi. Pytają mnie wprost, sugerując, że pan Kulczyk płaci raty panu Kwaśniewskiemu za ułatwienie panu Kulczykowi stanie się jeszcze kulczykowszym. To podział łupów ze wspólnego interesu zdają się sugerować. Młodzi socjaliści, cudzego nie znacie, swego nie doceniacie. Tak się brąchacie. A jak powstawał amerykański dobrobyt? Na rabunku i mordowaniu Indian, zarażaniu ich na przykład cholerą. U nas w Polsce nie mord, nie zakażone cholerą koce, tylko metody biurowe, spinacze, dziurkacze, drink doprowadziły do powstania kapitału, dobrobytu. Wiadomo, kultura łacińska, nie? A w ogóle, młodzi, kochani socjaliści, nie rozumiecie ideału współczesnej polskiej lewicy, który brzmi jak najwięcej nalewu i kawy.